Dziękuję, kochanie. Chodź, Misiu. Dzisiaj jestem rozpieszczana. Dostałam bobik na imieninki i dostałam maliny i ciastko. Happy Mother's Day for me. Gofry, myszka Miki. Trochę wyglądają inaczej. Zobaczymy reakcję Kuby. Bardzo się starałam. No takie trochę ciemne. To nie o to chodzi. One w ogóle nie chciały wyjść. Widzicie to? Właśnie nie wiem, o co ci chodzi. Ale zjemy. Tak. I w ogóle, zobaczcie, był dzień mamy. Ja dostałam od Kubulińskiego taki piękny rysunek, a chodziłam za nim normalnie jak i mówiłam Mother's Day, Kubuś, pamiętaj. No i mi narysował taki ładny. I w ogóle gdybyście tutaj nie wiedzieli, to ja nie jestem we więzieniu na plaży, tylko to jest kocyk albo ręcznik. Kuba tak to wymyślił. Bo ja mówię, czemu ja jestem we więzieniu? A co to w ogóle jest niebo? Jestem w niebie, będę we więzieniu. A Kuba mówi, mama, to jest plaża. Na plaży są takie kamyczki, a to jest ręcznik albo kocyk. I ty sobie leżysz i się opalasz. No. Także widzicie, wyjaśniłam, co jest na rysunku. Dzień dobry kochani, witam się z wami spontanicznie w nowym vlogu. Idę właśnie po drugie zakupy, pierwsze już w siatce są. Oczywiście pokażę wam, co tam jest, ale tam jest znowu niezwykle niezdrowo. Teraz lecę po truskaweczki, bo dzisiaj mam gości imieninowych. Dzisiaj przyjeżdża mój brat i mój bratanek, tak więc będziemy sobie świętować. Jak zwykle ciasto marchewkowe upiekłam, także już dochodzę powoli do wprawy, chociaż to ciasto bardzo, ale to bardzo nie chce ze mną, słuchajcie, współpracować. Tak więc ja lecę, zmachana jestem okrutnie, a już widzę, że truskawki są. Kochani, truskaweczki mam, kilogram, dwa różne wzięłam, gatunki, jedne z pola, jedne rumba, więc zobaczymy, które będą słodsze, ale ładniutkie. No to już będzie faza właśnie truskawkowa, ja uwielbiam ten czas. Tylko Kubuś się, bo jest uczulony, więc słabo. Pewnie jestem czerwona, bo się mega zmychałam, ale dobra, już prawie rozpakowywałam zakupy tam w kuchni i mówię, a nie miałam wam pokazać. Więc dobra, zobaczcie. Widzicie tą wielką butlę? Ona ma 650 ml i wzięłam hipoalergiczny hialuronowy płyn micelarny z Eveline Cosmetics. Kupiłam sama, był na promocji. Ja, wiecie, teraz jak maluję się częściej niż kiedyś, no to tego jednak się zużywa, taki do usuwania wodoodpornego. Ja co prawda mam i ten niby też usuwa wodoodporny makijaż, ale zobaczymy, czy się polubimy. Mam nadzieję, że tak, no bo zaryzykowałam wielką butlę. Druga rzecz w Rossmanie to są znowu plastry, tym razem wzięłam na metry, że tak powiem. No i zobaczymy, one chyba nie są, dobrze, one są takie, zobaczcie, w kawałeczkach, jest tych kawałków 10, więc możemy sobie dzielić jeszcze, no a Kuba niestety, ale tak często obgryza paznokcie i skórki, że sobie domięcha tam normalnie, więc niestety, ale tych plastów schodzi, on później przychodzi, zakłada, bo go boli, a sam sobie to robi, nie? Paweł ostatnio mówił, że mu trochę powieka zaczęła latać, więc ja zwiększyłam ilość treningów, tak więc kupiłam coś takiego na skurcze, bo zauważyłam, że ciężko mi się wstaje i wydaje mi się, że właśnie to przez niedobór magnezu, a nasza dieta jest taka so-so, więc kupiłam Doppelherz na skurcze. Fajny składowo, bo tutaj mamy 300 mg magnezu, potas jest też 300 mg, jest też cynk, żelazo, tak więc super. Oprócz tego Paweł ma tylko swoje witaminy, taki kompleks 1, a ja będę uważała, żeby nie przedawkować. Także to też Rossmann. Tutaj moja oczywiście mąka była za 10 zł, więc wzięłam zawsze, jak jest na promce, to biorę chociaż jedną, bo tego się bardzo dużo zużywa. Sofin, słuchajcie, ten płyn wam bardzo szczerze polecam, dlatego że dzisiaj znowu go kupiłam na promce za niecałe 12 zł. Jest duży, bo 1,8 litra. Dla porównania za 20 zł był w Kauflandzie, bo też w Kauflandzie byłam i całe szczęście nie kupiłam tam. I on tak pięknie pachnie, pranie tak pięknie pachnie, że teraz mam porównanie chyba z tym Silanem, który kupiłam niebieskim i
W ogóle ten Ceylan nie pachnie. To pranie jest takie świeższe, ale bez zapachu. A potem mega. Tak więc ten Wam polecam bardziej niż tamten. I tu chyba już jest Kaufland. Nie było zwykłej bitej śmietany. Znaczy się była za chyba 15 zł. Ale jeszcze na głowę nie upadłam, więc wzięłam taką za 6 czy za niecałe 7. Niestety jest light, więc mam nadzieję, że będzie dobra w smaku, bo ja do produktów light tak podchodzę, wiecie, jak pies do jeża. Mleczko gostyńskie. Paweł był wczoraj, słuchajcie, w Mlekowicie, czyli bezpośrednio w sklepiku i ponoć nie było ani jednego. W Kauflandzie było tego pełno. I tak samo kupiłam to mleczko, bo ja bardzo lubię, wiecie, latem z lodem, właśnie sobie taką kawkę, zaraz sobie zjadę w zaparzaczu i doleję i będzie pyszka. Tylko z tym muszę uważać, bo jak ja mam nietolerancję, no to niestety później mam pędzonko do łazienki. Kupiłam dwie paczki, jedną dla siebie, jedną dla Kubusia, bo to są takie malutkie, one mają tylko 90 gram. No a jak Kuba przychodzi do mnie, mamusia, mogę, ja nie odmówię dziecku, więc kupiłam jeden na jedną, drugi drugą. Wczoraj był dzień mamy, więc sobie zaszalałam i kupiłam. Choco Fresh Kuba bardzo lubi i czasami mu daje do szkoły. On ma tak różnie, albo nic nie dostaje słodkiego do szkoły, albo właśnie takiego Choco Fresha, który jednak jest zdrowszy niż te wszystkie batony. I to, kochani, wszystko. No jeszcze truskawy, które zaraz będę obrabiać, ale teraz marzę jedynie o wskoczeniu pod prysznic, więc zaraz to robię, myję włosy, ubieram się na gotowo, przygotowuję posiłki, no bo niebawem goście. Sandały mi trochę piedzą. Co to jest? Szkraby dwa, ucieka ci. Uwaga, patrz do przodu. To jest najgorsze, tak w jedną, w drugą. Ojej. O, trochę na skróty. Oglądamy moją bajkę. Smaczny. Zobacz, jest z myszkami. Nie? No. A chcesz z bitą śmietanką? Kochani, witam się z Wami następnego dnia i tak jak widzicie, wałek funkcjonuje, ale wiecie co, tutaj jest ta klamerka na środku i ja nie mogę jej odpinać, bo jak ją odpinam, to tu wszystko mi jeździ, nic się nie trzyma i generalnie nie jest to dobre rozwiązanie. Jeśli widzieliście tą chusteczkę, to bardzo Was przepraszam. Woda, zobaczcie, to jest pierwsza butelka wody, a jest godzina 10 dopiero. Oj, czekajcie, muszę zakończyć trening. Jest godzina 10, a ja już wypiłam prawie całą butlę, ale tak. Zmieniamy. I właśnie po co przychodzę, ale czekajcie, łyczek. Dobra, zamykam. I chciałam Was poinformować o treści tytułowej, a właściwie rozwinąć to, o co konkretnie chodzi z tym detoksem. Słuchajcie, robię sobie detoks i mam tutaj na myśli lumpeksy, kochani. Od jakiegoś czasu już nie czułam, poczekajcie, przestawię mojego pieniążka, żeby tutaj obok Was jest mała doniczka, zresztą za chwilę Wam pokażę tutaj od backstage'u, jak to wygląda i zobaczycie, że małe pieniążki rosną sobie, zresztą nie tylko w tej doniczce, w drugiej również. Ale
jeśli chodzi o detoks. Robimy sobie detoks od lumpeksów, a konkretnie ja robię sobie detoks. Dlatego, że wiecie co, od jakiegoś czasu już, zresztą wy nie wiecie, że ja sobie zrobiłam przerwę, ale wam nie nagrywałam, nie mówiłam o tym. Gdzieś tam miałam więcej rzeczy kiedyś kupionych, nagrałam z tego dwa filmy, nie jeden. I tak jakoś poszło, że wy nie zauważyliście tej przerwy u mnie. Ale wiecie co, ja straciłam fun. Ja nie czuję już tego, nie czuję tego, wiecie, takiego fajnego polotu, takiego szczęścia, takiego zadowolenia, że idę, że w ogóle, wiecie, mogę pójść, zobaczyć, czy coś fajnego jest, czy coś fajnego uda się dostać i tak dalej. Nie miałam też takiej cierpliwości, chęci, traktowałam to już bardziej jako obowiązek, no dobra, pójdę, znajdę, nagram, pokażę wam, a nie o to chodzi. Ja nie jestem osobą, która potrafi, zwłaszcza tutaj, tworzyć dla was coś na siłę i robić z tego, wiecie, tak nie umiem udawać po prostu. I wydaje mi się, że to ostatnie filmy lumpeksowe, zresztą ten film wy zobaczycie jutro we wtorek, a jeszcze w środę pójdzie film jeden lumpeksowy, więc się nie zdziwcie, no bo on był nagrywany w zeszłym tygodniu. Tak więc jeszcze zaległa treść będzie i później będzie jakiś czas przerwy, nie wiem na ile czasu i nie chcę też, wiecie, zapierać się rękoma nogami, że jak będę miała, nie wiem, dzień albo chęć, to nie wejdę. Wejdę, jeśli coś znajdę, to wam pokażę, ale będzie to bardziej we vlogach, także serdecznie was zapraszam do oglądania wszystkich vlogów, dlatego że raczej nie będę już robić takich typowo filmów lumpeksowych. Może wrócę gdzieś tam do tytułu, jeśli coś tam znajdę fajnego, no to wrzucę, żebyście mieli sygnał, że tutaj coś będzie. Ale takich, wiecie, filmów dedykowanych, albo jaką perełkę znalazłam, albo zobaczcie, super zdobycz i tak dalej, to raczej nie. Mnie generalnie, wiecie, bawi to. Tym bardziej, że wiem, że bardzo dużo twórców po prostu działa clickbaitowo. Ja też tego nie robiłam, ja nie umiem. Może się czas przestawić, może właśnie o to chodzi, żeby, wiecie, pokazać się szerszej publiczności, to właśnie wrzucać takie clickbaity, nie wiem, torebka za 1 000 000 zł, buty za nie wiadomo ile, zobaczcie, co ja znalazłam i tak dalej. Wiecie, ja tak nie robiłam, może to jest mój błąd. Też zauważyłam, że chyba wy, moi widzowie, już też nie odczuwaliście takiej satysfakcji z oglądania moich filmów lumpeksowych. Tak więc na razie sobie robimy przerwę, co nie znaczy, słuchajcie, dobija się, ale to po prostu dobije, nie wiem, czy to była osa, czy pszczoła. Tutaj obijała się normalnie o szybę, a jest to komplement dla mnie, bo skończyłam je czyścić i tak, jest 10:00. A, dobra, więc o lumpeksach już wiecie, na razie nie planuję nagrywać takich typowych holi, ale gdzieś tam pewnie będą jeszcze stylóweczki, no bo sporo tych nowych rzeczy i tak w mojej szafie się pojawiło, więc stylóweczki. Średnio wiem, że no, jeśli nie będę chodzić, to jakiś budżet mi zostanie, a jak budżet mi zostanie, to kupię w końcu tą frezarkę, więc też fajnie, bo będę mogła sobie po prostu na to pozwolić. Dodatkowo przy okazji zapraszam was na Vinted, bo tam sporo fajnych rzeczy również jest wystawionych. Co do cen możemy się śmiało dogadać, a jeśli kupujecie w zestawach, to zawsze macie ode mnie rabat naliczony, więc o tym wspomnę. Aha, i jeśli chodzi o przechodzenie na OX-a i tak dalej, wiecie co, jeśli dotyczy to rzeczy za 5 zł, nie ma takiej opcji, a dalej to już się dogadamy, jak jest to wyższa cena, to tak, bo ja rozumiem te kwestie kosztów wysyłki i tak dalej, a jeśli chodzi w ogóle o wiecie, zestawy i tak dalej, to już w ogóle możemy się dogadać, także tutaj ja po prostu jestem otwarta, ja w ogóle jestem, wiecie, ja rozumiem wszystko i tak dalej, tak więc nie ma żadnego problemu. Ale jeśli chodzi o dzisiejszy mój dzień, to tak, nie pokazywałam wam, dlatego że wprowadzam zmiany w swoim życiu i w ogóle już od jakiegoś czasu, zresztą wam mówiłam gdzieś tam we vlogach, że wracam do ćwiczeń i jak będziecie pytać, co robię, to robię wszystko. I to tak powiedziałam z przekąsem, bo zawsze, a co robisz, a jakie treningi, a to, a bla, bla, sram to, wam to. Oprócz jakichś płatnych kosmetologicznych zabiegów typu endermologa i tak dalej, bo na to mnie nie stać. Gdyby było mnie stać, to też bym poszła, bo to jest super i wam serdecznie polecam. Ja tam x lat wstecz właśnie byłam kiedyś na paru zabiegach i naprawdę to działa.
Tak więc te wakuum i endermologia to jest chyba to samo i bardzo, bardzo fajna sprawa. W każdym razie tak, jeśli chodzi o powrót, to bardzo chcę się na tym skupić i tutaj mam na myśli i ćwiczenia, i właśnie zapotrzebowanie wody, bo mimo tego, że ten bidon nieszczęsny wszędzie noszę, to tak ta woda, nie zawsze mi ta butelka schodziła ostatnimi czasy. I potrzebuję takiej organizacji dnia, więc ja stwierdziłam, że codziennie rano, oczywiście ja rozumiem, że nie każdy ma możliwość, ja mówię tylko o tym, co ja tutaj zaplanowałam, więc ja zaplanowałam sobie, że codziennie rano będę robić trening, znaczy się codziennie, pewnie oprócz weekendów, bo weekendy może być różnie, ale że właśnie będę tak robić. Wczoraj nawet miałam taki gorszy dzień i zrobiłam dwa treningi. Tak więc stwierdziłam, że tak zastanawiałam się sama ze sobą, w czym ja zawsze byłam dobra, w czym znajdowałam takie rozładowanie złych emocji, jakiś, wiecie, stresu i tak dalej. I zawsze był to właśnie sport, więc stwierdziłam, że wracam i to tak konkretnie, bo właśnie chciałabym przejść na tryb częstszy. Coś myślniejsze, już od jakiegoś czasu tak sobie ćwiczyłam, szczotkowałam, ćwiczyłam, szczotkowałam, gdzieś tam hula hop przemycałam, bo brakowało mi tego ruchu. Jednak wiecie, ja wstaję, działam i działam tutaj, w domu. Ja na siłę, tak, nawet nie musiałabym wychodzić z tego mieszkania przez całe dnie, więc wiecie, ja muszę się jakoś sama pobudzać czy motywować, żeby, wiecie, żeby coś tam zmienić. W związku z czym właśnie tak sobie wymyśliłam, że tak będzie. No i też wiadomo, że będę musiała skupić się również na diecie, a z tym u mnie jest gorzej, bo ja lubię jeść, ja lubię dobrze zjeść, ale na przykład mam takie fazy, ja nie lubię obiadów, specjalnie ze śniadaniami, kolacjami nie, ale bardzo dużo takich, wiecie, przekąsek sobie serwowałam ostatnimi czasy, co niestety wyszło na wadze. W związku z czym na tym też się muszę skoncentrować. No i wydaje mi się, że to da mi dobre rezultaty, dlatego że no, dzisiaj już zrobiłam śniadanie chłopakom, potem właśnie ćwiczyłam, jeszcze internet mi szwankował w trakcie treningu, internet mi cały waliło w mieszkaniu, więc mówię, ło, grubo, nie? Ale co lepsze, słuchajcie, Monika Kołakowska właśnie wrzuciła wyzwanie. I tak jak ja trenowałam sobie z Agatą, i to są takie treningi, które mi bardzo pasują, one są takie z nastawieniem na technikę, tam czuję każdy mięsień. Wiecie, po treningu ja jestem owszem spocona, następnego dnia mam zakwasy, ale ja czułam taki delikatny niedosyt. Aczkolwiek bardzo dobrze mi się z nią trenuje na gumach, na sketlem, z hantlami, super. Tyle tylko, że czułam, że te treningi musiałabym robić, wiecie, właśnie codziennie, żeby jakieś tam rezultaty większe wyszły. No, a Moniki wyzwanie ja robiłam niejednokrotnie. Zresztą wiecie, bo ja też to wrzucałam. Tyle tylko, że Monika ma bardziej intensywne treningi, bardziej skakane. I tam siódme poty po prostu się, wiecie, wytraca, więc dzisiaj niecałe 40 minut, a ja po prostu byłam czerwonym burakiem przez następne 2 godziny. Więc to jest taki inny typ ćwiczeń i wiem, że nie mogłabym codziennie ćwiczyć z Moniką, bo po prostu albo rozwaliłabym sobie stawy, no bo ja już, wiecie, nie jestem łódką, więc albo stawy by mi poszły, zresztą mam tą łąką, ja wam chyba mówiłam w końcu, czy nie powiedziałam, że moje kolano niestety, ale jest operacyjne i łąkotka boczna w prawym kolanie jest do zreperowania. Nie wiem, jak to miałoby to wyglądać. W każdym razie na tą chwilę się nie chcę zdecydować na operację, a generalnie już sporo operacji mam za sobą i chcę odpocząć od tego typu rzeczy. W związku z czym no, muszę bardzo uważać i bardzo odciążam to kolano. Myślę nad kupieniem sobie tutaj z takich
ściągaczy, takich wzmacniaczy, stabilizatorów trochę, bo bardzo chcę w ten sposób również móc ćwiczyć, no a to jednak mocno wpływa na to kolano. Tak więc no, konkretne plany mam, chciałam się z Wami nimi podzielić. Zobaczymy, jakie będą efekty. Monika też w trakcie treningu mi powiedziała o tym, żeby sobie zrobić zdjęcie. Ja właśnie jestem taka, że zapominam o tych zdjęciach i generalnie w ogóle fajniej mi tworzyć treści takie wideo niż zdjęcia. Zresztą ze zdjęciami ja uważam, że tak w mieszkaniu, w domu robić te foty, to tak wiecie, niespecjalnie. A jak się mało wychodzi, mało takiego życia ma, wiecie, no, na zewnątrz, no to potem ciężko jest. W każdym razie zrobiłam te zdjęcia, jak się zobaczyłam, po prostu czerwona twarz, nie, Indianin w pełni. Więc no, potem kąpiel i już wiem teraz, że muszę zamienić kolejność, najpierw muszę zjeść. Aha, czemu ja rano muszę ćwiczyć? No właśnie, bo mój organizm potrzebuje takiego rozruchu i ja po treningu, owszem, wszystko mnie boli, jestem wykończona, ale to tak fizycznie, a emocjonalnie po prostu mam takiego powera, taki wyrzut dopaminy i wszystkiego, takiej euforii wręcz, że chce mi się działać. Więc ja już przez tą chwilę i zjadłam, i posprzątałam, i umyłam okna w dużym pokoju, żaluzje, wszystko odświeżyłam. Mówię, dobra, wiecie, jakbym miała hajs, to bym tutaj po prostu wszystko usuwała, przemeblowywała, odmalowywała, zmieniała. No masakra, taka energia, nie? Więc jeśli macie możliwość, ja też planuję w ogóle wstawać tak w okolicach 5:30, żeby właśnie ten trening nie wpływał mocno na mój harmonogram dnia przyszłościowo, ale to jeszcze muszę sobie wypracować. Miałam straszną nockę, nie wiem, o której w końcu zasnęłam, bo milion razy się przebudzałam, więc dramat. Tak więc no, dzisiaj nie wstawałam za wcześnie, ale cieszę się, że już tak wystartowałam i powiem Wam, że no, sama jestem ciekawa, to wyzwanie będzie trwało chyba niecałe półtora miesiąca, czy jakoś tak. W każdym razie będę robić to wyzwanie i jeszcze w międzyczasie, w te dni przerwy, będę sobie dokładać te gumy, więc zobaczymy, ile mi starczy sił i energii i czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Ale takie mam plany. Dzięki temu, że nie będę chodzić na lumpeksy, no to będę miała ten czas, więc no, to się tak trochę łączy. Zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że też w taki sposób trochę Was zmotywuję do ruszenia dupki. Wiadomo, że wyzwanie jest pod tytułem powrót formy na lato. Mnie akurat to nie interesuje, bo ja chciałabym wejść w taki tryb już po prostu na stałe ćwiczeń, bo widzę, że to bardzo pozytywnie wpływa po prostu na mnie i na moją osobę. Więc kochani, Wam serdecznie to polecam. A teraz Wam pokażę tutaj, jak to wygląda. O, tutaj jest właśnie ten pieniążek, o którego dbam. I zobaczcie, ja go w zeszłym tygodniu chyba tak odseparowałam od tego dużego, bo za chwilę Wam zresztą pokażę, bo tutaj są dwa i ja tak do tych doniczek wsadzam po dwa. Tutaj, zobaczcie, są dwa. To są w ogóle te malutkie, to są te, co tutaj ładnie wyrastały. I teraz jest puściutko, bo wszystkie pozabierałam. Tutaj są dwa, tutaj te już w ogóle, zobaczcie, jak ładnie rosną. I następne pięć mam malutkich, a z tymi pięcioma to w ogóle jest konkretny plan, o czym Was kiedyś poinformuję w innym vlogu. W każdym razie, słuchajcie, obiecałam, jestem osobą słowną, w związku z czym ten vlog idzie jutro, we wtorek, a powiedziałam, że jak Paweł puści film promocyjny, zaproszenie na zlot Łokietka, to o tym wspomnę i wrzucę to w opis mojego vloga. W związku z czym wczoraj poszedł już film, poszła zapowiedź. Bardzo fajnie wyszła, nie wiem jaki jest odbiór, bo tego już nie śledzę. W związku z czym ja, tak jak powiedziałam, tak robię. W opisie tego filmu macie, możecie zobaczyć. On trwa niecałą minutę, więc zupełnie czasu nie stracicie, a wprowadza w takie emocje, trochę jak wszystkie kryminalne filmy i seriale polskie, tak więc możecie sobie zerknąć, wesprzeć przy okazji Pawła w dążeniu do jego celu, a cel ma konkretny, bo takiej ilości wyświetleń to nie ma na
na żadnym filmie, tak więc życzę mu szczerze, żeby to się udało, a Wy po prostu możecie w ten sposób pomóc. Jakaś widzka mówiła, żebym dała znać, jak moje goździki, czy się wiecie, kurczę, no jak się mówi, no nie, o, rozwiną, brakowało mi słowa. I zobaczcie, niektóre się rozwinęły, niektóre nadal są w pąkach, i nie wiem, szczerze mówiąc, czy one się jeszcze rozwiną, więc tak połowicznie. Tutaj dostałam w ogóle 3 tulipanki od mojego brata i bratanka. W ogóle on tak fajnie wszedł do mieszkania tutaj do nas i od razu prawie oberwałam, wiecie, tak boksem mi po prostu wręczył te kwiaty, więc wiecie jak bobas. Ale jak widzieliście, tam były goździki i tutaj również są. I tak, ilość się tam zmniejszyła, dlatego że... Oj, tutaj się złamał. Biedny. Musiałam rozłożyć na 2 wazony i tutaj dzięki temu też sporo ładnie się rozwinęło. Zauważyłam, że tam one miały za dużo ścisku i to było 20 sztuk. Ja kupiłam 2 pęczki w Biedronce po 10. No i wiem już, że na ten duży wazon to jest zdecydowanie za dużo, więc takie 10 w zupełności starczy. Tam rozłożyłam, owszem, to wygląda pięknie, teraz po prostu w mieszkaniu mam ładnie tutaj w pokoju piękne kwiatki. No, ale no tak to się ma. Tak więc widzicie kwiatuszki. A też chyba będę już kończyć, bo nie chcę, żeby ten vlog był taki strasznie długi, a trochę jednak do Was pogadałam. Powiem na sam koniec, więc nie wiem, czy ktoś to jeszcze usłyszy, zobaczy. Ale ja na swoim kanale udało mi się, właściwie z Pawła pomocą, mam włączone wspieranie na kanale, także jeśli chcecie mieć realny wpływ na rozwój tego kanału, to możecie mnie wesprzeć. Już w ogóle mam wspierającego, więc bardzo, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Tak więc no, ja się będę z Wami żegnać. Życzę Wam miłego popołudnia, miłego wieczorku. A słuchajcie, po tym treningu to nawet telefon jest mi za ciężki, także widzimy się w następnym. Pa!